wsadzili mnie do Fiata 125, tak? Duży Fiat to był 125P? Tak, do dużego Fiata, takiego szarego, niepozornego. Tam no, jechało ze mną czterech, także ja byłam z każdej strony obstawiona, że jakikolwiek ruch, jeszcze wcześniej jak mnie prowadzili do windy, no to sąsiedzi wybiegli, ale oni widząc broń, oni kazali do domu rozejść się, do domu rozejść się. No i poza tym łom i te siekiery, jedna siekiera była takiej wielkości, nigdy w życiu takiej siekiery nie widziałam. Olbrzymi taki obuch, ten ostrze tej siekiery. No i kiedy już zjechaliśmy windą, to portier był też przerażony, bo tam na dole mieliśmy portiernię, kazali jemu iść i pilnować mieszkania mego i że zaraz przybędą. Potem się okazało, że portier do rana siedział, nie mógł się ruszyć z tego mego mieszkania, a oni dopiero pojawili się około południa, żeby jakoś zabezpieczyć, przynajmniej wstawić te drzwi. Taka szpara była chyba na kilkanaście centymetrów, bo po kilkunastu dniach przed Nowym Rokiem przywieziono mnie na rewizję do mieszkania, także widziałam, jak to wyglądało. I zawieziono mnie na komendę wojewódzką przy ulicy Lompy. Siedział ze mną chwilę ubek, ale wydzwaniał i nigdzie się nie mógł dodzwonić. Nikt nie wiedział, ja nawet jak z kimś rozmawiał, to nikt nie wiedział, co mają ze mną zrobić. I tak to chyba trwało godzinę, może dwie. I potem dostał wiadomość, że ma mnie przeprowadzić do aresztu. Przyszłam do aresztu i też nie wiedziano, co zrobić, no ale musiały być zastosowane normalne procedury, czyli wszystkie rzeczy osobiste oddane do depozytu. Spisywano to wszystko i kiedy spisano i miano mnie zaprowadzić do celi, wtedy zobaczyłam grupę kolegów stłoczonych, nie wiem, czy jakaś tam dziewczyna była, ale chyba nie, kolegów stłoczonych przed kratą, więc ich wtłoczono, bo mieli zaraz powędrować do tej, no, tam gdzie spisywano, gdzie odbierano wszystkie rzeczy osobiste. I było tych, no nie wiem, kilkunastu, może dziesięciu, może dwunastu czy więcej stłoczonych kolegów przy tej kracie aresztu. I wszyscy, Teresa, co się dzieje, co się dzieje? Ja mówię, Boże, nie wiem, no prowadzą mnie do aresztu, nas chyba też. I tyle, co zaraz oczywiście mnie złapano za kark i zostałam przeprowadzona w boczny korytarz i tam trafiłam do celi. Dosyć długo siedziałam sama w tej celi. Potem wrzucono Halinę Bendychową do mnie, do celi. Hala też była przerażona. Mówi, Teresa, co się dzieje? Przyszli, wywalili mi drzwi. No, mąż został w domu, mówi, a ja przerażona, jak wywalali drzwi, to wszystko przez okno, przez balkon wyrzucałam, krzyczałam, ludzie ratunku. I mówi, wazony kryształowe, garnki, co miałam pod ręką, to wyrzucałam z tego. Mówi, w sąsiednich blokach, bo ona mieszkała przy ulicy Ordona, wszyscy ludzie wylegli na balkon, nie widzieliśmy, co się dzieje. I Halina Bendychowa była w mojej celi. Potem koło siódmej rano wrzucono siostry Kawalcówny. Też nie wiedziały, co się dzieje. No i potem jeszcze wiele innych kobiet, ale to już w ciągu dnia. Milicjanci, którzy nas pilnowali, też jednego podpytałam, bo przyszedł do nas do celi, tam któraś się źle czuła. I ja pytam, niech pan powie, co się dzieje. A on tyle powiedział, że też nie wiemy, co się dzieje. Kazano nam, o 8 rano miałem dyżur kończyć i nam nie pozwolono wyjść już z komendy, z aresztu. Nie pozwolono, kazano nam zostać i siedzimy. Ma przemawiać generał.
No i tyle się dowiedziałyśmy, że coś się dzieje. No i potem dopiero się dowiedzieliśmy, że jest stan wojenny. Nie wiedzieliśmy nic o wujku, tylko nas potem, bo byłyśmy w takiej olbrzymiej celi i chyba nas było z 19. A cela była pięcioosobowa, bo jak to nazywałyśmy, było pięć katafalków, takich pryczy. I potem nas rozdzielono na dwie mniejsze cele, trzyosobowe. I my siedziałyśmy w celi, gdzie okna wychodziły na ulicę Górnośląską. I tak, pierwsze okna to były zamalowane farbą. Potem była krata, nie, było następne okno normalne i krata. I to okno zamalowane farbą było tak, jak gdyby ubity kawałek tego okna. Tak, no, była szpara na może 5 centymetrów na 10, taki pasek ubity był. I wtedy jechały ulicą Górnośląską czołgi. Nie wiedzieliśmy, że to na wujek jadą te czołgi. Jechały czołgi i wyglądałyśmy, obserwowałyśmy jazdę tych czołgów. I wtedy mówię, dziewczyny, coś się musi bardzo złego dziać, bo jadą czołgi. Czyli musi być jakiś stan wojenny, coś musi być, coś się musi dziać. I pamiętam, że do naszej celi wrzucono Alinę Muchę, która była strażniczką na portierni w kopalni Wujek. No i ona przerażona, bo jej powiedziano, że jej grozi kara śmierci za udział w strajku, co było nieprawdą, bo ona tylko jak znoszono na portiernie rannych, no to ona starała się wodę im podać, no jakieś no bandaże, to co mieli opatrywać rany. Zresztą tam też i jacyś poturbowani zomowcy znajdowali się, więc wszystkim udzielano pomocy. I Alina właśnie z płaczem wrzucona została i powiedziano jej, że będzie miała proces i kara śmierci jej grozi za udział w strajku. I opowiadała właśnie o tej masakrze. Znęcono się nad nią psychicznie. Ona miała chyba małe dziecko, nie pamiętam ile to dziecko mogło mieć wtedy lat, 5, może 6, małe w każdym razie, do szkoły nie chodziło to dziecko. I też grożono jej, że odbiorą dziecko, że pójdzie do domu dziecka, że nawet rodzinie nie pozwolą się opiekować tym dzieckiem, że do domu dziecka zostanie odebrane, że nigdy tego dziecka nie zobaczy, no a jej cały czas przypominano, że ciąży nad nią kara śmierci. Także ona była niesamowicie, jak to my popularnie mówimy, zdołowana, jak była u nas, cały czas płakała i cały czas myślała o tym dziecku, które zostanie jej odebrane, nie wiedziała, co się z tym dzieckiem dzieje. Chciałyśmy, żeby ona dobrze wyglądała, bo ona bardzo płakała i ja mówię, do niej zawsze mówiłam, piękna. Ja mówię, słuchaj, piękna, bo ładną kobietą była. Ja mówię, słuchaj, piękna, to nie może tak być, żebyś ty źle wyglądała, czy żebyś płakała. Musisz być spokojna, opanowana, oni cię straszą, oni chcą cię zniszczyć psychicznie. Musisz dobrze wyglądać. I pamiętam, że tam jej brwi, bo ona miała takie dosyć wąskie brwi, poprawiałyśmy jej brwi, któraś miała jeszcze chyba jakąś pomadkę, czy coś. W każdym razie musisz dobrze wyglądać i musisz się trzymać. Ja mówię, bo najbardziej ich to cieszy, kiedy on zobaczą cię taką załamaną, zdołowaną. Zresztą jak nas miał odwiedzić ksiądz biskup Bednosz, to dziewczyny, ja miałam bardzo długie włosy, to też mi na papiloty zakręciły te włosy, żebym dobrze wyglądała, bo w poprzednim dniu pozwolono nam się wykąpać
włosy sobie umyć. No i dziewczyny mówią, a ja mówię, dziewczyny, dajcie spokój, nie będę, nie, bo musisz dobrze wyglądać, musisz trzymać szpan, żeby nie widzieli, że jesteś załamana. Także my tą Alinę starałyśmy się podtrzymać jakoś na duchu, bo ona była naprawdę bardzo załamana. Dowiadywaliśmy się, jak kogoś nowego nam wrzucono do celi, czy też na przykład jak potem ja siedziałam tylko z tą Zenką, ale już teraz nie pamiętam nazwiska, która została też aresztowana i nie wiadomo dlaczego. Ona pracowała na kopalni Sosnowiec. Większość dziewcząt już wywieziono do Darłówka, a mnie jeszcze przetrzymywano, bo ja na lompy w zasadzie spędziłam prawie 2 miesiące. Także mnie izolowano od wszystkich internowanych i potem właśnie tylko z Zenką tą siedziałam przez jakiś czas, bo oni jeszcze rodzina nie wiedziała, że i nie dopuszczali też, żeby jakaś paczka, póki cokolwiek załatwiono, tak, rodzina, także ja wtedy miałam wszystkie kary, więc mnie nie dopuszczano, żebym miał jakikolwiek kontakt z osobami innymi. Byłam niepokornym więźniem. Raz chciano nas ukarać za śpiewanie kolęd, bo to było okres Bożego Narodzenia, Wigilia i Boże Narodzenie. Zaczęłyśmy śpiewać kolędy, to chciano nas ukarać. I pamiętam później, to kara polegała na tym, że musiałyśmy koce oddać na zewnątrz, w kostkę złożyć i na zewnątrz wystawić. No to nie była żadna kara, ale nie grożono nam karcerem, że pójdziemy do karceru. I pamiętam, że tak była cisza taka w areszcie, mówię, no to zaśpiewamy coś. I dziewczyny mówią, Teresa, a czy pamiętasz, taka piosenka była, nie chcemy komuny, nie chcemy już, nie chcemy ni srebra, ni złota, za Katyń, za Grodno, za Wilno, za Lwów, zapłaci czerwona hołota. No i ja im to przypomniałam, tę piosenkę, ale znałam tylko jedną, pamiętam jedną strofę. Więc tą jedną strofę odśpiewałyśmy 3 razy. No i oczywiście znów. I któraś z dziewcząt na przesłuchaniu powiedziała, że to ja je namówiłam, chociaż ja nie namówiłam, bo one się pytały, jak brzmią słowa tej piosenki. Na przesłuchaniu powiedziała, że ja je namówiłam i dlatego one, i nauczyłam je śpiewać i dostałam, pamiętam, karę jakąś, aha, nie mogłam wypiski mieć, nie mogłam mieć listów, widzeń, chociaż nie było widzeń, wtedy już teraz nie pamiętam. Tak, w każdym razie jakieś takie kary dostałam. No i potem znów dziewczyny, a Teresa, to coś może zaśpiewamy, a ja mówię, no słuchajcie, ja już teraz nie chcę się narażać, bo no niestety wśród nas znajduje się wtyka, ale ja mówię, nauczę was innej piosenki. Na zielonej łące, 1, 2, 3, pasły się zające, 1, 2, 3. Ja mnie tę piosenkę nauczono mnie w przedszkolu. A to była pierwsza zwrotka, teraz będzie druga zwrotka i znów na zielonej łące, 1, 2, 3. No doszłyśmy chyba do 100. zwrotki. No i oczywiście szef tego aresztu, wyjątkowa kanalia, wpadł. No i oczywiście mnie zaraz. Że to moja wina. Ja mówię, że nie, śpiewamy piosenkę, którą nas nauczono w przedszkolu. I pamiętam, że dostałam, przyszła ubeczka i odczytała karę, że dostałam 3 dni karceru. Miałam sama siedzieć w celi. No i rano mnie sprowadzano przed śniadaniem do tego karceru. Już na spacer nie mogłam wyjść, tylko do tego karceru i tam był stół, ale nie było krzesła. No i ubikacja. To takie było pomieszczenie 1,5 metra, może na 1,5, malutkie. No i tam miałam siedzieć do wieczora. Ewentualnie posiłki mieli mi przynosić. No ale jak dano mnie do karceru, to ja powiedziałam, że w takim razie będę głodować. No i był taki jeden milicjant, on mi przyniósł. W pierwszym dniu to jeden tam przyszedł, zostawił jeść. Ja mówię, nie będę jeść.
No i po 2 czy 3 godzinach przyszli, zaczęli, że nie jem, to zabrali. Coś tam na kolację przynieśli, powiedziałam, nie będę ani jeść, ani pić. Zabrali, ale w drugim dniu taki bardzo sympatyczny milicjant był i mówi tak, słoneczko do mnie mówił, niech pani zje, bo pani będzie się źle czuła, jeszcze pani zemdleje i tego. Ja mówię, wie pan co, niech pan temu, jak to, kostecka na niego nazywaliśmy, bo kazał nam koce i chłopcom też za karę w kosteczkę układać. Kostecka, kostecka. Ja mówię, niech pan powie temu takiemu synowi kostecce, niech on to żre. Ja nie będę, ale niech pani. Tak ja mówię, nie będę jadła, ale ja tak panią proszę. Ja mówię, nie zjem, nie ruszę. Tego. I jak postawiona była tak łyżka oparta o tą miskę metalową, tak stała. I w trzecim dniu jednak, chyba już tego samego dnia wieczorem, w trzecim dniu już nie przyszli po mnie, bo powiedziałem, będzie głodówka i koniec. I już nie przyszli po mnie, także tylko 2 dni siedziałam w karcerze. No to potem jeszcze odebrano mi wrzątek za karę. Ale ja już sama siedziałam, a potem tą do nas Zenkę dano, do mnie, także we dwie siedziałyśmy. Ona nic nie miała do jedzenia, a ja mówię, no to dla mnie żadna kara, bo przecież wrzątku nie będę piła, nie mam ani kawy, ani herbaty, więc nie jest mi to potrzebne. Ale właśnie tam, no różne postawy były. Niektórzy byli draniami, a spotkałam się właśnie z takim zamowcem, Edkiem. Okazało się, że on poszedł, bo chłopak z bardzo biednej rodziny i żeby dostać żołd, to poszedł do ZOMO. Nie przypuszczał, że go stan wojenny zastanie. Mówi, że ojciec jego nie może przeżyć tego, że on tam jest w tym areszcie i że nas pilnuje. No to ten Edek to mi książkę podrzucił, to papierosy, sporty mi podrzucił, jak wychodziłam na spacer. I czasami od kolegów, jak dostawali paczkę, to jakąś konserwę mi przemycił, bo niósł wrzątek i na przykład wrzucił mi konserwę. Kiedyś od dziewczyn też dostały dziewczyny paczkę i zrobiły dla mnie. I on tak za pazuchę to schował, a one jeszcze jabłka dawały. On mówi, no tych jabłek to już nie wezmę, mówi, bo a brzuch miał taki olbrzymi, wysoki, miał chyba z 1,90 m wzrostu. I mówi, no jabłek to nie wezmę, wezmę tylko konserwy dla pani Teresy, ale jabłek nie wezmę, bo jeszcze jak zobaczą, to mnie, jeszcze ja będę siedział w tej celi. Więc była taka postawa, ale wielu też było drani takich, że warczano na nas, bo to nie można było mówić o normalnych odzywkach, tylko to tak powarkiwali. Po 2 chyba tygodniach, to raz w tygodniu, a tak to się myłyśmy w celi, w zasadzie to taka była umywalka, już teraz nie pamiętam, ale można było twarz i po 2 tygodniach absolutnie o żadnej kąpieli nie było mowy. Czy to woda tylko była i mogłyśmy ręcznik namoczyć i się przetrzeć. Po 2 tygodniach była pierwsza kąpiel. To nas wzięto pod taki prysznic, tam mogłyśmy sobie włosy umyć, wykąpać się. I potem raz w tygodniu walczyłam o te spacery, bo długo nie miałyśmy świeżego powietrza i napisałam chyba taki i walczyłam u komendanta i taki przychodził do nas, nie był to Ubek, nie wiem, czy to nie był szef ZOMO. Taki przychodził w stopniu kapitana, zawsze pytał, jakie mamy potrzeby, czy są uwagi jakieś. Pamiętam, że jak ja byłam bardzo źle się czułam, byłam chora, to nawet obiecał, że lekarz mnie zbada i faktycznie lekarz tam więzienny czy przyszedł do nas, do aresztu, że badał mnie, dostałam lekarstwa, także mi klawisz potem przynosił, żebym nie za wszystkich lekarstw nie zażyła. To pamiętam, że codziennie dostawałam tą porcję swoją leków. I wtedy zaprotestowałam, zresztą apele mieliśmy takie codziennie, niby, ale nie chciałyśmy wstać na baczność, kazali nam stać, ale powiedziałyśmy absolutnie nie ruszymy się. Wtedy nawet jak któraś stała, to siadałyśmy specjalnie. No i wtedy zaprotestowałam, że nawet kryminaliści to mają prawo do spaceru.
No i ten powiedział, no zobaczy, co się da zrobić. Potem znów było, ja znów zapytałam i chyba napisałam, takie dziewczyny dały kawałek kartki, bo ja ciągle, jak dostałam kawałek kartki i długopisu, to pisałam. I wtedy napisałam właśnie, i chyba wtedy zacytowałam to hasło Lenina, powołałam się, że demokracja polega na tym, że opozycja może istnieć nie tylko w więzieniu. I napisałam takie pismo, no i dostaliśmy, przydzielono nam te spacery. No oczywiście była to czysta złośliwość, bo spacer trwał 15 minut i spacery zrobiono nam od 5 rano, do 6 miały być. W spacernikach. Także te spacerniki były no mniej więcej takiej wielkości jak to pomieszczenie. Parę metrów na parę. Wszystko kratami ogrodzone. Takie kraty były na wysokość co najmniej 2 metrów. I potem jeszcze był drut kolczasty. Taki do środka przeprowadzony. Też chyba ze 4 z 5 rzędów tego drutu kolczastego było. No to no 15 minut, no tak chodziłyśmy w koło, no co można było robić. Także już po 5 byłyśmy w tych celach. Także to był jedyny nasz kontakt ze świeżym powietrzem. Koleżanki się o mnie upominają. Do biskupa Bednoża też dotarły wieści, że ja nadal przebywam w areszcie, bo kiedyś nas biskup Bednoż odwiedził w celach, to wtedy właśnie co mi koleżanki po tej naszej kąpieli zakręciły włosy, bo wiedzieliśmy, to znaczy dowiedzieliśmy się, że jakaś ważna osoba na drugi dzień nas odwiedzi. Nie wiedzieliśmy kto, ale wiedzieliśmy, że musi być ważna, ponieważ była dodatkowa kąpiel. I zakręciły mi włosy, żebym dobrze wyglądała. To i biskup Bednoż dowiedział się, że wszystkie kobiety zostały wywiezione, ja nadal przebywam w areszcie i też interweniował. I na skutek tej interwencji przewieziono nas, mnie, taką suką milicyjną, taką nyską. Przewieziono nas kilka jeszcze kobiet, które gdzieś indziej były zatrzymane z Radochy, przewieziono nas do Darłówka. W Darłówku nas przywitały dziewczyny, no i mężczyźni tam siedzieli. To były takie pawilony, chyba dwupiętrowe, i każdy na parterze, parter był zamknięty, natomiast pierwsze i drugie piętro, każde piętro było zamykane na klucz. W obrębie każdego piętra były 4 pokoje. Mieszkały w tych 4 pokojach. Tam, nie pamiętam, malutkie pokoiki te były, ale chyba w każdym pokoju to były 3 łóżka wstawione, że tam trudno było się ruszyć w tych pokojach. No i tam mieliśmy godzinne chyba spacery, czy półgodzinne. Wpierw kobiety wychodziły na spacer, a potem mężczyźni. Ale nie mogliśmy się porozumiewać, dlatego że klamki z okien były powyciągane i okna były zamknięte, więc nie wolno nam było otwierać okien. Ale przynajmniej wiedzieliśmy, kto jest w tym Darłówku. I po 2 tygodniach, niby karnie, zostałam wywieziona do Gołdapi i nam tylko polepszono warunki, bo były zupełnie inne i mogłyśmy się wszystkie w obrębie pierwszego i drugiego piętra ośrodka mogłyśmy się spotykać. Jak mnie przewieziono, to chyba był początek marca, przywieziono, była bardzo duża wypustka, część kobiet wywieziono, nie, to była, nie, nie była duża wypustka. Część kobiet, między innymi Halinę Mikołajską, Gajkę Kuroniową, około 10 kobiet przewieziono do Darłówka, a nas przewieziono, też chyba około 10 kobiet przewieziono do Gołdapi. I wtedy właśnie spotkałam się z Anią, z Alinką, no bo znałyśmy się już dużo wcześniej z Anią. Byłam zaprzyjaźniona już od września, czy to października 80 roku. Miałam cały czas kontakt z Anią. Także i one, jak była duża wypustka pod koniec marca,
ode mnie odeszły z pokoju dwie toruniańki, jedna została, a odeszły i wtedy Ania przyszła, zapytała, czy mogłyby się do mnie wprowadzić, bo nie miały zaufania do tych dziewcząt, z którymi wcześniej mieszkały. Na co Ubecja i Klawisze nie chcieli się absolutnie zgodzić. Normalnie kobiety się same dobierały, bo jedne paliły papierosy, inne długo siedziały i się same dobierały. Natomiast tu nie pozwolono nam, żebyśmy razem mieszkały. Ale my i tak, no, musieliby nas wynieść siłą. Starałyśmy się jakąś działalność prowadzić, chociaż Ubecy twierdzili, że naprawdę no nie wszystkie akcje to był mój pomysł, czy Ani Walentynowicz, bo inne dziewczyny też były bardzo aktywne. Natomiast Ubecy stwierdzili, to mam w protokole, jednym z protokołów, że byłyśmy z Anią mózgiem wszystkich akcji w ośrodku internowania. To było nieprawdą. Oczywiście działałyśmy. Ale to nie było tak. Inne dziewczyny też gdzieś zdobyły aparat fotograficzny. My byłyśmy za bardzo pilnowane, stąd też w miarę możliwości działałyśmy, jakieś akcje przeprowadzałyśmy. Natomiast któraś z koleżanek miała aparat fotograficzny i zdjęcia porobiła internowanym. Też przesłała rolkę filmu przez inne osoby odwiedzające do Warszawy. Także działalność była prowadzona, bo pamiętam, że jak te zdjęcia się ukazały, to szukano, była rewizja, przyjechali z Barczewa Klawisze i Ubecy i szukali u nas aparatu fotograficznego, no u nas nawet pod parapety zaglądano, także była bardzo szczegółowa rewizja. Nie znaleźli, bo dziewczyny w jakiejś folii kawałek zawinęły i koło Ubecji na parterze pod palmę włożyły, także pod palmą był ten aparat fotograficzny i oni nie znaleźli. Także no, cały czas jakaś działalność była prowadzona. Poza tym były różnego rodzaju wykłady dziewcząt z różnych dziedzin, i psychologii, i nauki, i takich historii. No, dużo u nas się gromadziło w naszym pokoju, bo Ania z Alinką opowiadały o powstaniu wolnych związków zawodowych, o tej całej działalności. Także wielkim, wielkim zainteresowaniem się spotykałyśmy, inne poezje swoje czytały. Także no, takie dosyć aktywne życie mogłyśmy prowadzić. We wspomnieniu o Ani Walentynowicz, chyba profesora Cęckiewicza, jest taka nieścisłość. Ania też mogła tego nie pamiętać. Kiedy do niej zaczął przyjeżdżać Ubek, już Joanny Gwiazdowej nie było, bo właśnie Joannę Gwiazdową wywieziono. Jak mnie przywieziono do Gołdapi, to Joannę wywieziono. Joanna dla Ani i Alinki była taką ikoną mądrości. Bardzo dużo im, no takim wielkim autorytetem była, zresztą jak dla wszystkich innych. I w tym czasie nie było, bo to był marzec, kiedy ten Ubek ją odwiedził. Także Joanny nie było, razem mieszkałyśmy w tym pokoju. Nagle Ania niespodziewanie miała odwiedziny. I nie wiedziała kto. Akurat tydzień wcześniej, czy dwa, była jej szwagierka, bo Ania nie miała żadnej rodziny bliskiej, więc była jej szwagierka i z Januszem, z synem. I Ania się spodziewała wizyty dopiero ewentualnie w następnym miesiącu. A tutaj nagle pani Walentynowicz ma zejść odwiedziny. Byłyśmy zszokowane. Ania sama była bardzo zszokowana, kto mógł do niej przyjechać. I odwiedzi ją młodzieniec. Cioteczko, rzucił się, zaczął ją ściskać, całować. Ania była taka zszokowana, a do ucha, jak witał się z nią, jestem ze struktur podziemnych poznańskiej Solidarności. Szepnął jej do ucha. No i mieli to widzenie i potem on właśnie tam przyniósł jej pomidory, pamiętam taką olbrzymią bombonierę przywiózł.
A pomidory to były, no w marcu to były pomidory no rzadkością, a to taka duża torba papierowa, no mogło bo być około 2 kg tych pomidorów. I wtedy właśnie powiedział, że ma materiały na Lecha Wałęsę i on te materiały jej przywiezie. Ania była już podejrzliwa wcześniej, dlatego się wprowadziła do mnie do pokoju, bo podejrzewała, że któraś z tych dziewcząt, z którymi mieszkały wcześniej, no, musi przeglądać rzeczy, bo one na przykład po każdym widzeniu Ania miała przeglądane rzeczy. Położyły ręcznik tak, bluzkę tak, było odwrotnie, czy przesunięte. One specjalnie sobie na przykład czymś, czy papierkiem jakimś zaznaczyły. Potem papierka tego nie było, bo się przesunął gdzieś dalej. Także Ania była bardzo ostrożna i w stosunku do tego młodego człowieka udawała, że wszystko w porządku, że, ale była nieufna i kiedy on właśnie powiedział, że on przywiezie jej te dokumenty, no to Ania powiedziała, że ona nie chce żadnych dokumentów, ale cioteczko, ja ci przywiozę, ja to tam szeptał jej od czasu do czasu do ucha, a tak to rozmawiał, że działają w Poznaniu, że to, że siam, to, że jeszcze, takie szczegóły wiedział, bo Ania bardzo tęskniła za swoim wnuczkiem Piotrusiem, synem Janusza. I właśnie, a że Piotruś ma się dobrze, że babcię wspomina, że tęskni za babcią, tak. No w każdym razie było to i obiecał, że za miesiąc przyjedzie i przywiezie jej te dokumenty. No i Ania przyszła i mówi, że taka jest sytuacja, że ma za miesiąc przyjechać. Mówi, no nie ma do niego zaufania. Ja mówię, Aniu, na pewno był to ubek. Alinka zresztą też powiedziała, słuchaj, chcą zrobić jakąś prowokację i wiedzą, że jesteś skłócona z Lechem, chcą wykorzystać to. I pamiętam, że myśmy się bały cokolwiek z tego ruszyć, ale dziewczyny mówią, nie, to dajcie te bomboniery, bo my powiedziałyśmy, mogą być pomidory zatrute, no bombonierka niby oryginalnie zapakowana, ale też mówimy, my tego nie ruszymy, ale dziewczyny zabrały, powiedziały, że one to zjedzą, dziewczyny z innych pokoi. I na drugi raz, jak on przyjechał, Ania zeszła na to widzenie, już wiedziała, że on przyjedzie. No i zeszła i mówi, słuchaj, dla mnie to jesteś zwykłym ubekiem, prowokatorem. I odwróciła się napięcie i wyszła. Już był konflikt, to chyba zaczął się ten konflikt w październiku. No Lechu miał bardzo trudny charakter. Przy nim pojawił się Mietek Wachowski, nie wiadomo skąd się wziął. No i tak się zaczęło. No, taki dam przykład. Długie posiedzenia zarządu, od rana do wieczora. Oni siedzą, ani wody, ani herbaty, nic nie mają do picia. Mieciu przychodzi i z herbatką i im dosłownie w gardle zasycha, Mieciu miesza cukier. Ania mówi, byli zmęczeni. Mieciu kapcie przynosi i zdejmuje Lechowi buty i wkłada mu te kapcie, stąd potem było powiedzenie, że kapciowy. Wiele rzeczy takie nieprawidłowe. Nieprawidłowo się zachowywał. Nikt wtedy nie mówił, że on jest nasłany przez SB, ale wiele rzeczy nie. Nawet pani, pamiętam, że Ania opowiadała, że pani Kurska też nie mogła się pogodzić z Lechem, bo ona była prawnikiem, a jemu się wydawało, że co tam prawo i można wszystko zrobić wbrew prawu. I pani Kurska chyba już w październiku czy listopadzie odeszła z MKZ-u, nie mogąc się pogodzić z Lechem i z jego poczynaniami. No, rządził autorytarnie i nikt nie miał nic do powiedzenia. No i to zaczął się wtedy konflikt z Anią, no i on ją wyrzucił w zasadzie z tego MKZ-u. Ania wtedy mu
no, wygarnęła, że jest osobą podejrzaną. Nie powiedziała, że jest wtyką esbecką, ale że jest osobą podejrzaną i to jego to dziwne zachowanie i ten związek. No i wtedy zaczęło się takie już na dobre sekowanie Ani w Polsce. Ona nigdzie nie mogła pojechać, z ludźmi się spotkać. To już taki konflikt narastał na całego. Czasami przebąkiwał, że był wzywany, że musiał ustalać. Lechu wiedział, że opowiadał czasami, że na przykład był wzywany na SB w roku 70, że pokazywano mu zdjęcia, że musiał ustalać, kto jest na tych zdjęciach. No przepraszam bardzo, no mógł mu powiedzieć, ja jestem na tym zdjęciu, a reszty nie znam. A do tego jego SB. I on tak przebąkiwał jak gdyby. Przebąkiwał, że był szarpany, że był wzywany, że coś tam podpisał. No gwiazdowie zaczęli do niego tracić zaufanie, zwłaszcza, że kiedyś powiedział, że to trzeba broń organizować, że to wysadzać jakieś tam pomniki, jakieś tam inne miejsca. W każdym razie zaczęto, taka była plotka. Tak samo na przykład mieli do niego pretensje, zwłaszcza Bogdan Borusewicz, Jacek Kuroń, że miał być o 6 rano na strajku, a nie pojawił się, bo pojawił się w stoczni około godziny chyba 11. Twierdził, że musiał iść do urzędu stanu cywilnego i zarejestrować dziecko. No dziecko, przepraszam, można było zarejestrować tydzień wcześniej lub 2-3 tygodnie później. Nie było takiego obowiązku, chyba obowiązek był do miesiąca rejestracji dziecka. No w tak ważnym momencie o tej 6 rano się nie pojawił. Po czym nie mógł wskazać, którędy on przeszedł, przeskoczył ten płot. I pamiętam, że chyba Jacek Kuroń i Bogdan Borusewicz chcieli go, jakąś taką prawdę o nim odkryć. Już wtedy były takie przebąkiwania, że chyba jest wtyką SB. No ale potem dla dobra całej sytuacji, która była w Polsce, dali spokój. Ale pamiętam, że chcieli zdetronizować. To był albo październik, albo listopad, początki Solidarności. Ale ponieważ ten ruch ogarnął cały kraj, no przecież było nas 10 milionów. Wobec tego dano święty spokój i wiem, że Lech walczył i z Jackiem. Bogdan Borusewicz chyba się nie włączył do Solidarności wtedy, a Jacek Kuroń i inni jakoś dali spokój i wyłączyli się. Ale był krótki okres, kiedy była wojna między Jackiem i Lechem. Bo to mi nawet Jacek Kuroń opowiadał. Mimo że byliśmy przeciwnikami politycznymi, bo ja byłam niepodległościowcem, to zawsze Jacek zawsze dziwił się, że nie byłam w KOR-ze, tylko byłam w KPN-ie. No ja mówię, no też musiałby mnie do KOR-u ktoś wprowadzić, żebym mogła działać. A jak gdybym się sama do was zgłosiła, to byście mnie potraktowali jako wtykę esbecką. Także, ale Jacek mi o tym opowiadał, że były zastrzeżenia do Lecha już na początku Solidarności.